Cześć, dzień dobry, z tej strony Pani Flobo, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać ustawienia lekcji. Z reguły tworzymy swoją mini lekcję, swoją prezentację z różnymi aktywnościami i tak naprawdę wykorzystujemy opcje, które są z góry, Zaprogramowany przez NIRPod. Natomiast my mamy wgląd w ustawienia lekcji i pewne rzeczy, nawet w tej wersji podstawowej, możemy pozmieniać. Chciałabym Wam pokazać, gdzie te ustawienia lekcji się znajdują oraz co tam możemy zdziałać. Słuchajcie, żeby wejść w ustawienia lekcji, musimy wejść, nacisnąć nasz profil. Nasz profil to jest ten szary ludzik w prawym górnym rogu. Klikamy i zobaczcie, wybieramy sobie Lesson Settings, tą zębatkę. Klikamy i zobaczcie, przechodzimy do zaawansowanych opcji lekcji, zaawansowanych ustawień. Z reguły one są ustawione z automatu. Niektóre są. Są włączone, a niektóre są po prostu wyłączone. I teraz. Y jeśli my czegoś nie zmienimy, to będziemy bazować na tych oryginalnych ustawieniach z góry narzuconych przez NIRPod. Natomiast na pewne rzeczy mamy wpływ i chciałabym Wam to dzisiaj pokazać. Oczywiście, dla niektórych język angielski może być tutaj jakąś barierą. Dlatego, jeśli korzystacie z Google Chroma albo z Microsoft Edge, tak jak ja teraz, to zobaczcie, u góry możemy sobie włączyć przetłumaczenie. I w tym momencie będziemy mieć mniej więcej przetłumaczone wszystko na język polski, i wtedy będzie nam też prościej, szczególnie osobom, które mają problem z językiem angielskim i są jakąś barierą, to w tym momencie jest to dla nas bardzo, bardzo duże ułatwienie. Zobaczcie, co tutaj możemy zrobić. Po pierwsze, mamy tutaj to pierwsze takie polecenie, w którym, w którym możemy włączyć opcję, że gdy uczniowie zaczną, Brać udział w naszej lekcji, gdy pojawia się plansza wpisz swoje imię, to im się ta plansza nie pojawi, tylko oni będą mieli się zalogować kontem Microsoftu albo kontem Google i wtedy automatycznie ich dane zostaną zasane i nie będą potrzebować nie muszą wtedy wpisywać imienia, ale muszą być zalogowani do naszej przestrzeni chmurowej. To jest z automatu wyłączone. Ale jeżeli chcemy mieć taką opcję, jeżeli pracujemy w takiej przestrzeni, chcemy też na Nirpodzie w ten sposób pracować, to możemy ją włączyć i wówczas Nirpod będzie prosił uczniów, żeby zalogowali się jednym z tych kont. Następnie, słuchajcie, jest czytnik imersyjny. Tutaj nawet nie patrzymy, jak to jest przetłumaczone. To jest Immersive Reader z Microsoftu. Słuchajcie i współpracuje z Nirpodem. Co to oznacza, słuchajcie? To oznacza, że jeśli tworzymy slajdy w Nirpodzie i piszemy w nich tekst, to wówczas, yy, jeśli uczeń bierze udział w tej lekcji, to uczeń może sobie włączyć czytnik imersyjny i on mu będzie po prostu czytał ten tekst, który zamieścimy na slajdzie. Oczywiście, czytnik imersyjny ma też opcję dzielenia na sylaby, dzielenia na wiersze, wyszukiwania rzeczowników, przymiotników. Oczywiście, ma też opcję tłumacza na inne języki. Oprócz tego, czytnik imersyjny, słuchajcie występuje również, pojawia się także przy takich aktywnościach jak open-ended question, czyli pytanie otwarte, przy ankiecie oraz przy draw it, czyli rysuj to, co to oznacza? Że, że czyta polecenia, czyli jeśli uczniowie mają problem z czytaniem, no to wówczas mogą sobie włączyć czytniki imersyjny. To jest idealne rozwiązanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. E, Czytniki imersyjny również działa przy e, matching pairs, czyli przy dopasowankach i wówczas m, czyta tekst, który zamieszczamy na kartach oraz w quizie wielokrotnego wyboru czyta polecenia i też odpowiedzi. Także jeśli chcemy, żeby to działało, to jest na, jedna z najnowszych funkcji, jest, jest, jest teraz w fazie beta, to musimy go po prostu tutaj przełączyć. On nie zawsze jest z automatu włączony. Dlatego wchodzę z wami tutaj do tych opcji lekcji, żebyście o tym wiedzieli. E, później mamy włączanie notatek dla uczniów. Niestety to obowiązuje w wersji. Płatnej w wersji premium, dlatego niestety nie możemy tego uruchomić, chyba że będziemy mieć tą e, wyższy lever w wersję premium Nirpoda. Następne to dotyczy. E, uruchomienia lekcji w trybie student-paced, czyli ja nazywam to w trybie zadania domowego. Chodzi o to, że jeśli w trybie zadania domowego uczniowie dostaną od nas quiz albo czy też pytania wielokrotnego wyboru, wówczas oni będą mogli zmienić też te odpowiedzi, czyli poprawić coś. I tu jest też oczywiście napisane, że, że z tej funkcji z tej funkcji mogą korzystać uczniowie, którzy mają. Jeśli chodzi o iOSa, to mają najnowszą wersję aplikacji. Na Androida, słuchajcie, jeszcze nie ma. Więc chodzi o korzystanie z wersji webowej. Więc tutaj też możemy to przełączyć. Następnie jest funkcja, która też nie zawsze jest automatycznie zaznaczona. Jeżeli chcecie ją zmienić, to właśnie trzeba tutaj dokonać zmiany. Możemy zezwolić uczniom na ponowne przesyłanie odpowiedzi, jeśli uczestniczą na żywo. Czyli jeśli włączamy, ja tutaj teraz zrobię oryginalny język, czyli jeśli włączamy moduł Live Participation, czyli uczestnictwo na żywo, to wówczas, jeśli to jest włączone, to oznacza, że uczniowie mogą po prostu poprawiać udzieloną odpowiedź. Jeśli to wyłączymy, to jak uczniowie już raz zrobią zadanie, nie wiem, napiszą odpowiedź albo coś narysują, rozwiążą quiz, to już nie będą mogli tutaj niczego zmienić. Następnie, co też jest ważne, bo często jak tworzymy swoją lekcję i zadajemy uczniom jako zadanie domowe, to nie wiemy po prostu o tym, że to trzeba tutaj zmienić, i na przykład uczniowie nam zgłaszają, że im ta tablica do współpracy nie działa. Bo tu chodzi o to, że w trybie w module Student Based Lesson, czyli w trybie e, pracy ucznia jako zadania domowego, my włączamy tą tablicę do współpracy. To znaczy, że nawet w trybie zadania domowego uczniowie będą mogli tam zamieszczać e, swoje informacje. Z automatu, słuchajcie, to jest funkcja, która jest wyłączona. Więc, jeśli chcecie użyć tablicy do współpracy w trybie zadania domowego, czyli że uczniowie w swoim czasie oglądają, oglądają tą lekcję i się z nią zapoznają, a nie w czasie rzeczywistym, to musicie tutaj tą opcję włączyć. No i na koniec słuchajcie jest jeszcze, że wymagamy od uczniów. Od uczniów zatwierdzenia każdej aktywności. Tak, co to oznacza? To oznacza, że jeśli to jest wyłączone, a często trzeba też tutaj zajrzeć, czy jest włączone, czy wyłączone, to oznacza, że uczniowie mogą po prostu sobie przeklikiwać slajdy w tym trybie zadania domowego i nie muszą wcale robić wszystkich aktywności. Natomiast jeśli to włączymy, to oznacza, że uczniowie po prostu nie przejdą dalej. Nie będą mogli zrobić dalszej aktywności, podjąć dalszej aktywności, jeżeli nie e, zatwierdzą poprzedniej. Więc y, to są takie ważne, myślę, informacje, e, o których warto wiedzieć, żeby nie popełnić jakichś jakich po prostu drobnych błędów, jeśli będziemy tworzyć lekcje, a później udostępniać naszym uczniom. Także zachęcam, zachęcam bardzo, żeby zaglądać po prostu do ustawień zaawansowanych lekcji. Znajdują się, jeszcze raz powtarzam, tutaj, gdzie jest ludzik, u góry po prawej stronie. I zębatka lesson settings, czyli ustawienia lekcji. Zachęcam do tworzenia oczywiście swoich mini lekcji, angażowania uczniów, oraz zachęcam do obejrzenia innych innych y, tutoriali, innych inspiracji związanych z Nirpodem.